Cześć, ja jestem Adrian i witam Was na kanale IT Hardware TV. Dzisiaj jestem razem z Piotrem Urbaniakiem w Strzelnicy Łódzkiej i za chwilę on wytłumaczy Wam, po co właściwie się tutaj znajdujemy. Zastanawialiście się kiedyś, jak realistycznie gry komputerowe oddają strzelanie z broni palnej? My tak i dlatego przyszliśmy właśnie tutaj celem dokonania porównania. Będziemy strzelać zarówno w grze Counter-Strike Global Offensive przy użyciu nowego laptopa MSI GS65, jak również z kilku egzemplarzy prawdziwej broni palnej. Dobrze, w takim razie nie pozostaje nam nic innego, tylko zacząć strzelać. Strzelaniu. Łącznie mieliśmy okazję sprawdzić 4 sztuki broni, 2 pistolety, jeden w kalibrze 22, drugi w kalibrze 9 mm, klasyczny Glock, do tego karabinek typu AK i karabinek typu KBKS z lunetą, jak to Adrian żartował, z Colt, z Counter-Strike'a. Także nie przedłużając, Adrian, pierwsze pytanie, jak Twoje wrażenia? No muszę przyznać, że bardzo ciekawe doświadczenie. Pierwszy raz okazję miałem strzelać z prawdziwej broni palnej. Co mnie zaskoczyło? Niesamowity rozrzut oraz hałas. Jak wiadomo, w grze tego nie doświadczyłem, tak więc bardzo ciekawe doświadczenie tutaj. A Ty, Piotrze, miałeś okazję grać na tym laptopie w Counter-Strike Global Offensive. Powiedz mi, jak Twoje wrażenia z gry? Laptop bym przytulił, Counter-Strike mnie nie przekonał, a tak na poważnie mogę się tak naprawdę podpisać pod Twoimi słowami, no doświadczenie, które powiedzmy gdzieś tam zdobywam na strzelnicy, jeżdżąc sobie tu i ówdzie raz na jakiś czas, no nijak mi się w grze nie przydało. Faktycznie ta gra stara się naśladować rzeczywistość, widzimy, że na przykład efekt odrzutu jest gdzieś tam zaimplementowany, że ta broń idzie do góry przy strzale, no ale jednak nie ma tego uczucia na barku, no i jednak trzeba wziąć poprawkę na to, że o ile na strzelnicy gdzieś tam statycznie strzelamy do tarczy, prawda, o tyle Counter-Strike, no to jest jednak gra dynamiczna, w której też
gdybyśmy strzelali z prawdziwej broni w takim scenariuszu dynamicznym, również to byłoby uczucie nieco inne. Niemniej jednak uważam, że obydwu, powiedzmy, sposobów tutaj spędzania wolnego czasu warto spróbować. Dokładnie tak. I przede wszystkim warto spróbować pograć na tym laptopie. Bo jest naprawdę fajny. Słuchajcie, to jest laptop z GTX-em 1070 i sześciordzeniowym Core i7, który waży 1,8 kg. Jest tak naprawdę lżejszy od większości sztuk broni. No. To jest ciekawe. To laptop ma jeszcze odświeżenie 144 Hz, czyli idealnie nadaje się do gry właśnie w CS. Także jakbyście chcieli go wziąć pod pachę i przyjść sobie na strzelnicę, jednak pograć w Counter-Strike'a, to jest to zdecydowanie najlepszy możliwy wybór. Dobra, podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować łódzkiej strzelnicy, na której się właśnie znajdujemy. Piotrze, masz coś jeszcze do dodania? Tak, jest to bardzo fajne miejsce, w którym sami możecie sprawdzić swoich sił, jeżeli chodzi o strzelanie z broni, zobaczyć tę broń strzelnicy, oddać z niej strzały do tarczy. Nie potrzebujecie pozwolenia, przychodzicie, robicie to pod okiem doświadczonych instruktorów. Bardzo fajne miejsce. Bardzo duży wybór broni. Co tu dużo mówić? Tak, dużo broni, którą znajdziecie również w grach, między innymi rosyjska pepesza, czyli nie tylko to, co widzieliście w naszych rękach. No co? Myślę, że to tyle. No i przede wszystkim chcielibyśmy podziękować bardzo głównemu sprawcy tego całego zamieszania, czyli firmie MSI, która dostarczyła nam tego ultrabooka, można tak powiedzieć. Tak więc jeszcze raz dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się. Cześć. Sorry.